Jedziemy gdzie? Gdzie jedziemy? Na meetup. No. Do jakiego miasta? Idziesz na meetup, czy bardziej na Pokémony? Na meetup i na Pokémony. Dlaczego muszę zapłacić? No, bilet. 30 zł. Aha. Zmęczony podróżą? Co? Będę szukał Dragon Ball. Wiesz co, chyba pierwsze. To? Tak. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie jestem pewien. Nawet nie pamiętam, który my byliśmy na podziemnym, tak? Parkingu. Musimy go odnaleźć później, bo już nie pamiętam. A, dobrze, poczekaj. Parking. Okej, okay, i tu jest główne. O, gdzieś tu jest. O, a tam ludzie, tam czekają właśnie. I my z Miłoszem czekaliśmy w tej kolejce w zeszłym roku. Hej, tu ja Marcin i dzisiaj jesteśmy na meetupie youtuberów w Krakowie. Właśnie tutaj jest... Tauron Arena. No, Tauron Arena. Mieliśmy się z Ergo Areną, bo tam przychodzimy na skateparki. Ale dobra, no i jesteśmy jako youtuberzy. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć. Za to wytłumaczysz? Jako youtuberzy, tak. Nie widzowie, tylko idziemy... mamy zaproszenie jako youtuberzy. I wchodzimy bez kolejki, bo tam jest kolejka. O, tak. A pan pracuje jako szatniarz, proszę pana? Tak. Co pan teraz robi? Leniwi się. Co? Leniwi się. Leniwisz się? Ty mały leniwcu. Jak tam twój telefon? Dobrze. Naładowany? Ile jesteśmy? 2 godziny? Zmęczony rozdawaniem autografów? Nie. Halo? Zmęczony? Nie, nie. Po prostu po Dragonite. Chcesz Dragonite'a? A mi się wydaje, że jednak trochę jesteś zmęczony. Zostajemy tutaj, dopóki nie naładujemy telefonów. No. Ile masz procent? 85 z 100. A ja 100? To jeszcze kilka, 5 minut idziemy. Okej? Okay? Teraz już niestety wyszliśmy z turą areny w Krakowie, ale było bardzo fajnie. Dużo osób chcieli z nami autografy i zdjęcia, a teraz idziemy szukać Pokémonów. Dziękuję. Widelce? Ja bym chciał widelce. Thank you. Chyba minus jeden. A co masz tutaj na ręku? Opaska. Opaska? Dla youtuberów opaska. Specjalnie dla nich. Wyjątkowa. Raz. Dwa. No i gdzie jest samochód? 3. No i gdzie jest samochód? Ale nie wiem. Gdzie jest samochód? Gdzie jest tutaj prestiżowy samochód? To znalazłem prestiżowy samochód. Internet! Co teraz jest? Dużo? Czego? Pokestopów. Że dużo jest? No tych. Patrz. To jest dużo, tak? No one są wszędzie. Nawet tutaj. Po drodze? Po drodze, czyli idziemy. No. Nie musimy tak bardzo blisko. Mamy 800 metrów do rynku głównego. No tak. Tata, patrz, jak przez ulicę ile jest pokestopów. Wow, bardzo dużo. To co, zaczynamy? Mhm. Będziemy próbować znaleźć Dragonite'y albo inne Pokémon, na przykład jak Pinsiry, Laprasy, Golemy. Takie rzadkie, których jeszcze nie ma w Pokédexie. A więc widzimy się w parku. Wiedziałam, że to będzie Ditto. Wiedziałam, że to będzie Ditto. Wiedziałam. Wiedziałam, że to będzie Ditto. Wiedziałam, tata. Wiedziałam, że z tego ze centra to będzie Ditto. Wiedziałem. Wiedziałem. Jestem w Krakowie i tutaj będą właśnie kręcić serial. Nie wiem jaki, bo nic o tym nie wiem. Po prostu przyszedłem tutaj, tata ma tutaj
kręcą serial. Jesteś zdziwiony, że światła się cały czas świecą i na takim podnośniku są? Może dlatego, że jakby to było słońce. Tak, chcą zasymulować słońce, ale słońce musi świecić cały czas, tak? Żeby nie zmieniały się warunki atmosferyczne, tylko musi się świecić cały czas lampy. Aha. I z tego powodu tak to jest. To, że ty nagrywałeś film, że tak wiesz? Tak. No wiem. Zobacz, jaka Marcel jest ekipa, ile osób, ile samochodów, widzisz? Ktoś przyjdzie tutaj, przebiera się albo śpi w takich samochodach, wiesz? Albo malują, przygotowują. Marcel, a na ten samochód to chyba coś spadło. Może tak specjalnie? Nie no, wbił się chyba. Przodem się wbił w coś, wiesz? A może to tak specjalnie do filmu? Nie, nie, nie. Shining the Yardos. Tam, Marcel, jak pójdziemy w lewo, na tą stronę, to idziemy w rynek główny. A w prawo, jak pójdziemy, to Zamek Królewski. Nie Zamek Królewski, tylko... Nie tak, Zamek Królewski. To ten zamek. Zamek? Tam może coś będzie, tam smoki są. O, oczywiście. Lourdes. Mamy tutaj wycieczkę, widzisz? Z jakiego kraju jest ta wycieczka? Anglii. Z Anglii, dobrze. Dokładnie to jest Wielka Brytania, no ale powiedzmy, że okej. Jestem bardzo ciekawy, jak konserwator zabytków, chyba że to już nie obejmuje, mógł zaakceptować tak nowoczesny budynek, narożnik. Tutaj, gdzie jesteśmy sami, wiesz o co chodzi, Marcel? Ja tutaj tak. I jest specjalny konserwator zabytków, który dba o to, żeby właśnie, że nie każdy może sobie budować wszędzie, gdzie co chce. Jak jest tutaj na przykład Stare Miasto, to powinien być styl mniej więcej zachowany, dopasowany. A tutaj nagle ściana taka jest nowoczesna. Nowoczesna. Dobrze, teraz posłuchaj, zobacz, gdzie chcesz iść? Mamy rynek główny, Wawel. Rynek główny, Wawel. Weźmy ten rynek główny. To rynek główny jest tam. A ja bym zaproponował tobie Wawel. Tam są smoki. Jeżeli chodzi o Dragonite, to spoko. Czyli Wawel. Ile metrów jest? A nie, nie jest podane ile. Wawel, Zamek Królewski. Idziemy. Jakie wygładzone grzyby. Takie. Że gładkie? No dotknij sobie. To patrz, ile pokostopów w jednym miejscu. Że w jednym miejscu dużo? W jednym miejscu. A gdyby tutaj jeszcze by były lury, to ile by było Pokemonów? Setki tysięcy. Ile masz? 40 Pokeboli, 35 Great Boli, 20 Ultra Boli. To dużo? Więcej Pokestopów. Więcej Dragonite. Jeżeli złapał oczywiście jakiegoś jednego. Zbieranie Pokemonów jest super, ale to już przesada. Patrzcie, jakie ładne. Pultier 2200. Pyta się CP. Niby w Krakowie miały być Dragonite. I co, i nie ma nic? Liczę na to, że tutaj w Krakowie będą Dragonite, a tutaj nawet jednego nie ma. Ale se złapę na chęć elektrykajka. Ja nie mam siły, stary. A w ogóle wiesz, te mury do czego służyły? Dobre, nie, tak. I tutaj było i można było strzelać. Tak, wiesz. No. To coś... Nie, tutaj na przykład jak ktoś atakował, to łucznicy na górze stali i bronili, tak? Ale też nie zginęli. No też mogli zginąć, rzeczywiście. Zginęli, dlatego. No na pewno. Ale właśnie do tego służyły mury obronne, a wewnątrz było jakby miasto. Tam było miasto. No zobacz, na przykład te budynki.
One nie mają tyle lat, co ten zamek. Tylko to są nowe bloki, znaczy nowe. Rozumiesz? Nowe to by tutaj miał. Kiedyś nic nie było, było puste. No, tutaj chyba, że mieszkali jacyś tacy wieśniacy. Ale ci bogaci szlachcice to już w zamku mieszkali. Widzisz smoka? No. Widzisz? A ja to jest królewski smok. Tak. A tam jest, zobacz, widzisz za kratami, co tam jest? To jest taka legenda tylko. O, i stamtąd wychodzi. No? Tak. Gdzie to znaczy, że będą Dragonite? Wykląłem coś dobrego. Coś dobrego. Mogę lewować. Jest. Oh yeah. Tylko... Stare miasto? Tak, już idziemy. Tak, w zasadzie tak. To już jest stare miasto. A my idziemy na stary park? Nie wiem, gdzie jest stary park. Ale to jest stare miasto. Podoba ci się na razie, czy jeszcze nie? Proszę cię na lody, co na to? Na te czy na następne? Na następne. A ty co, chcesz jakiego luda? Raffaello i Nutella. Raffaello i Nutella? Wiem, jak to działa. Jak? Bo po prostu tam jest woda i tyle, ile jest wody, to taki instrument. W zależności od tego, jaka jest szklanka, jaki, ile jest wody, to wydaje różne dźwięki. Jak tam fajnie na wysokości? No. Okej. Okay. Schodzisz? Nie. Dzisiaj koniec tego vloga, widzicie, nawet konie żegnają. I niestety nie udało mi się złapać Dragonite'ów, ale i następnym razem po prostu złapa, ale patrzcie, jaki jest ładny widok. Po prostu ma się co zwiedzać. A więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie mnie, tatę, Mazurów wszystkich. I jeżeli wam się ten film spodobał, to... napiszcie jakiś fajny komentarz o Krakowie. Co sądzicie? Jaki jest ładny? To jest prawdziwy Kraków. A więc pa!